Siema, z tej strony Patryk z Shiny Garage. Zgodnie z obietnicą ruszamy z naszym cyklem Q&A. Zebraliśmy dla Was pytania z ostatnich dwóch tygodni, te, które się najczęściej pojawiały i które uznaliśmy za najistotniejsze. I już za sekundkę odpowie Wam na te pytania Wojtek. Cześć, z tej strony Wojtek. Witam Was w pierwszej edycji Q&A. Pierwsze pytanie, które się pojawiało pod filmem, pytaliście, czy pre-wash negatywnie wpływa na glebę. Otóż tak, wszystkie produkty, które myjące, które mamy w swojej ofercie, nie mogą być, w cudzysłowie oczywiście, spuszczane bezpośrednio do gleby. Tak? Powinniście mieć separator zanieczyszczeń, bądź używać tego na podjazdy. Każdy tego typu produkt według obowiązujących przepisów nie powinien być, mieć kontaktu z glebą. Kolejne pytanie, które przejawiało się w postach pod naszym filmem. Czy pre-wash wpływa negatywnie na woski, silanty, powłoki? Tutaj też chciałbym sprostować, że pre-wash został przez nas przygotowany głównie pod kątem odtykania powłok ceramicznych i kwarcowych, jak również odtykania dobrej jakości wosków. Dlatego ten produkt nie reaguje negatywnie na dobrej jakości powłoki i woski. Przeznaczony jest właśnie do powierzchni głównie zabezpieczonych tego typu produktami. Kolejne pytanie, które nam zadaliście. Czym tak naprawdę charakteryzuje się piana neutralna? Ponieważ wiedzieliśmy, że pojawił się pewien dysonans. Nie wiedzieliście, czy pre-wash jest lepszy do mycia, czy piana. Tak jak wcześniej mówiliśmy, pre-wash jest produktem, który używamy do mycia ciężkich zabrudzeń bezdotykowo. Natomiast piana neutralna, i tutaj też to podkreślę raz jeszcze, jest to produkt, który nie myje lakieru, natomiast zmiękcza brud, te wstępne zabrudzenia i pomaga odswoić je od lakieru, tak żebyśmy w bezpieczny sposób mogli przygotować go do mycia właściwego, czyli mycia szamponem z wodą. Kolejne pytanie znowu o naszego pre-washa. Czy jest różnica w aplikacji pre-washa na wilgotne auto, a na suche? Tak, jest i to znacząca. Pre-wash aplikowany na suchy lakier działa zdecydowanie lepiej niż pre-wash aplikowany na lakier mokry. Dlaczego? Dlatego, że w kontakcie z wodą produkt jest dodatkowo rozcieńczany. Nie ma możliwości związania się tak mocno z zabrudzeniami jak przy aplikacji na suchy lakier. Przez to spada skuteczność pre-washa w myciu. Teraz przechodzimy do kolejnego pytania. Pytaliście nas, jaka jest znacząca różnica między woskiem Mamokro, czyli w naszym przypadku Wet Protectorem, a Detailerem. Wet Protector jest to produkt aplikowany na mokro. Aktywujemy go poprzez użycie wody pod wysokim ciśnieniem. W tej sytuacji tworzy się wiązania produktu z wodą, które przylegają do lakieru i powstaje taka hydrochłorowa powłoka. Wet Protector jest jednym z najszybszych produktów do aplikacji i zabezpieczenia w naszej ofercie. Jego trwałość na poziomie miesiąca, półtorej, w zależności od tego, jak często samochód jest myty. Natomiast Quick Detailer, też w zależności od tego, który wybierzecie, bo mamy w swojej ofercie dwa, albo podstawowy Quick Detail Spray, jest to syntetyczny detailer, albo detailer z woskiem Morning Dew. Są to produkty, które służą do szybkiego odświeżenia lakieru. One dają mniejsze właściwości hydrofobowe, krótszą trwałość, natomiast można je aplikować w każdych warunkach. Tak? W przypadku Quick Detail Spraya może to być również lakier wilgotny. One mają za zadanie podkręcić wygląd lakieru, nadać połysku, usunąć jakieś drobne zabrudzenia typu odciski palców, ślady po twardej wodzie. Tego natomiast nie robi Wet Protector. Jeszcze ważna kwestia, Wet Protector aplikowany na sucho może powodować powstawanie mazów. To też jest bardzo ważne, żeby aplikować go na mokro i koniecznie osuszać lakier po aplikacji. Kolejne pytanie dotyczyło pH naszych produktów. Wszystkie nasze produkty typu piana, czy to jest piana kolorowa, czy to jest piana typu frut, mają pH neutralne. Jest to pH w granicach 7,5 do 8, w zależności od produktu. Po rozcieńczeniu z wodą nieznacznie to pH spada, natomiast wszystkie te produkty mają pH neutralne. Ostatnie pytanie, które nam zadaliście. Czy
piana stosowana, czy produkty stosowane na myniach dotykowych wpływają negatywnie na naszego Extreme Woxa. Powiem szczerze, że tak, testowaliśmy Extreme Woxa głównie pod kątem myni dotykowych, bo jest to produkt stosowany w zimie. Wtedy się najlepiej sprawdza, jeżeli chodzi o zabrudzenia, odporność przed zanieczyszczeniami. Natomiast każde użycie proszku z myjni czy silnej chemii z myjni powoduje, że ten wosk, powłoka, która jest na lakierze, jest coraz słabsza, coraz cieńsza. Także używanie chemii na myjniach bezdotykowych wpływa negatywnie w dłuższej perspektywie na trwałość naszego Extreme Woxa. To wszystkie pytania, które od Was otrzymaliśmy w pierwszym Q&A. Kolejne odcinki będą w przygotowaniu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie produktów, proszę wpisujcie swoje komentarze pod tym filmem. My będziemy na bieżąco przygotowywać odpowiedzi i w tej formie będziemy Wam odpowiadać na bardziej newralgiczne pytania. Już za 2 tygodnie widzimy się na targach w Poznaniu Motor Show. Więcej na ten temat powiemy w przyszłym tygodniu, natomiast już serdecznie Was zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie zaprezentujemy aż 5 nowych produktów przygotowanych na ten sezon. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Siema, z tej strony Patryk z Shiny Garage. Dobra, jedź, z taką miną. Aha. Już za sekundkę odpowie Wam na nie Wojtek.